Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, nazywam się Przemek Wielkiński, jestem od 11 lat czynnym strażakiem ochotnikiem z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostródzie. Chciałbym dzisiaj Państwa zabrać na krótki spacer po naszej jednostce. Także historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostródzie sięga roku 1880. Była to jedna z pierwszych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnych na terenie powiatu. Drugą jednostką był OSP Olsztynek i był to rok 1892. A w ogóle na terenach Królestwa Polskiego po zaborach pierwszą jednostką była OSP Kalisz, 1864 rok. Podczas II wojny światowej bardzo wielu strażaków poległo tak naprawdę w walce, czy to w szarych szeregach, czy to tak naprawdę działając gdzieś tam w podziemiu. I zaraz po II wojnie światowej do Ostródy zaczęli napływać ludzie z różnych krańców Polski, tak? I ci ludzie, niektórzy przed wojną działali gdzieś tam w jakichś ochotniczych strażach pożarnych i starali się tutaj tą jednostkę po wojnie reaktywować. I jednym z pierwszych, czy pierwszym prezesem, który w ogóle tutaj był na miejscu, to był pan druh Stanisław Bieranowski. Z tego co wiem, to on był naczelnikiem poczty. I to od niego tutaj to się wszystko zaczęło oraz od innych osób, które chciały tutaj zawiązać jednostkę oraz od pomocy miasta i ludzi dobrej woli, tak? Stopniowo pozyskiwano sprzęt. Na początku jednostka nie miała za dużo sprzętu, bo w momencie, kiedy wycofywały się wojska niemieckie, to zabrały wszystko tak naprawdę, co było. Zabrano wszystkie motopompy, wszystkie samochody pożarnicze. Jedyne, co zostało tutaj w tych budynkach przy ulicy Stapińskiego, gdzie wtedy mieściła się Ochotnicza Straż Pożarna, to tutaj zostały tylko tak naprawdę pompa ręczna i siekierki. I to nie było nic więcej. Nawet ludzie, którzy wtedy działali, nie mieli mundurów. Ten cały sprzęt był pozyskiwany dopiero zaraz po II wojnie światowej. Sprzęt po II wojnie światowej tak naprawdę głównie pochodził z odszkodowań powojennych oraz tak naprawdę z miejscowej ludności, miejscowych włodarzy, którzy tutaj okazywali wsparcie. Po kolei dokupywano sprzęt. Generalnie chciałbym jeszcze dodać tylko, że powiat ostrudzki na terenie województwa był najszybciej rozwijającym się powiatem. Było kilka jednostek zmotoryzowanych, m.in. Ostróda, Olsztynek, Miłomłyn, Łukta. To były te jednostki, które gdzieś tam najszybciej były doposażane i rozwijane. Koniec roku 1945. Na terenie powiatu ostrudzkiego tak naprawdę istniało już 12 jednostek ochotniczych straży pożarnych, które były stopniowo doposażane w kolejne sprzęty. No, na początku, tak jak mówiłem, po wojnie ten sprzęt był bardzo biedny. Głównie to były pompy ręczne oraz odcinki węże służące do gaszenia. Jak wyglądała praca strażaka, to jest trudne pytanie, bo generalnie ta historia i te zapisy, które gdzieś są, no to są jednak, mamy bardzo mało tych informacji, jak to wyglądało, ale wiemy, że na pewno tutaj te były dyżury, osoby pełniły dyżury, były też jakiegoś rodzaju patrole, no i powiadamianie ludzi bardziej, no nie było łączności rozwiniętej, tak jak w tym momencie, że dzwonimy na numer alarmowy i dyspozytor ze stanowiska kierowania jest w stanie kilkoma kliknięciami zadysponować jednostki. Wtedy to ktoś po prostu musiał przyjść, poinformować, że coś się dzieje lub to było gdzieś tam zobaczone przez kogoś, kto miał dyżur. I to tak chyba mniej więcej wyglądało. No to jak
jak gaszono kiedyś, no ten sprzęt był bardzo ubogi. Nie wiem, jak wyglądała wtedy sieć hydrantowa. Na pewno nie było ich tyle, co jest teraz, albo w ogóle czy były. Dysponowano sprzętem i posiłkowano się tak naprawdę tą wodą, która no, nasze miasto gdzieś tam otacza, tak? Mamy kilka rzek, mamy jeziora i według mnie to tylko stąd czerpano tak naprawdę. Gaśnice, myślę, że gaśnice to tutaj gdzieś tam po wojnie już zaczęły dojeżdżać, no bo na początku na pewno tego nie było tutaj. No dobra, no to jak to wyglądało może kiedyś i dziś? Jaki był cel działania i czemu te jednostki ochotniczych straży pożarnych służyły? Oprócz tego, że ludzie walczyli z żywiołami, z niebezpieczeństwem, to bardzo ważną rolą jednostek było tak naprawdę spajanie różnych grup ludzi, łączenie ich, rozwój kulturowy, w jakimś stopniu też rozwój sportowy na pewno. Teraz tak naprawdę wygląda to podobnie, bo może sprzęt jest troszeczkę inny, więcej jest szkoleń, więcej jest ćwiczeń, są lepsze możliwości, aczkolwiek ważnym zadaniem jest na pewno to, że my też jakoś tam się spajamy. Nawet tutaj gdzieś padają takie słowa, takie komentarze, że my jesteśmy jedną taką wielką rodziną. Wydaje mi się, że wśród służb mundurowych jednostki straży pożarnej, generalizując, nie patrząc, czy jest ochotnicza, czy Państwowa Straż Pożarna, cieszą się największym zaufaniem społecznym. Podczas działań ratowniczo-gaśniczych w jaki sposób można odróżnić strażaka ochotniczej straży pożarnej i strażaka Państwowej Straży Pożarnej? Wcześniej generalnie był jasny podział i regulamin mówił jasno, że na przykład jak w mundurowaniu za bardzo nie było widać różnicy, to hełm, który strażak ma na głowie podczas działań, to było to jasno określone, że Państwowa Straż ma czerwone, a Ochotnicza Straż Pożarna ma białe. W tym momencie ta granica trochę się zaciera, no bo gdzieś tam dochodzą nam inne kolory, teraz w Ochotniczych Strażach Pożarnych bardzo są popularne hełmy żółte czy tam limonkowe. Ciężko gdzieś tam też mi jako facetowi rozróżnić te kolory, ale na pewno nie jest to ani biały, ani czerwony. I dodatkowo też na tych nowych mundurach, które wchodzą według najnowszego zarządzenia, to na nowych mundurach Państwowa Straż Pożarna ma wszędzie naszywki PSP albo Państwowa Straż Pożarna, a Ochotnicza Straż Pożarna, tak jak nazwa wskazuje, ma naszywki prostokątne OSP i na plecach napis Ochotnicza Straż Pożarna. W naszych szeregach w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostródzie jest 42 członków, z czego w zeszłym roku czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych wziął udział 29 osób. Mamy w tym momencie 36 mężczyzn oraz 6 kobiet, które ramię w ramię razem z mężczyznami wyjeżdżają do różnych działań. Jak to wygląda teraz? Jeżeli ktoś zauważy jakieś zagrożenie i dzwoni na powiatowe stanowisko kierowania, to osoba pełniąca służbę w tym momencie, ona decyduje, jakie siły, środki wysłać. Jeżeli jest to wyjazd na terenie miasta, to zawsze na początek wyjeżdża Państwowa Straż Pożarna. Ochotnicze straże pożarne są do pomocy. Proszę sobie wyobrazić, że na terenie powiatu ostrudzkiego są dwie jednostki ratowniczo-gaśnicze, w których pełni służbę około 100 strażaków. A porównując to do ochotniczych straży pożarnych, mamy kilkuset strażaków, ratowników. Dziękuję wszystkim za to, że przyspacerowaliście się i mogłem pokazać Wam wszystkim, jak wygląda nasz sprzęt. Powiedzieć kilka słów, jak to wyglądało kiedyś. Wydaje mi się, że nie ma nikogo, kto by się ze mną nie zgodził, że te różnice są diametralne. Kiedyś to wyglądało wiele gorzej. Jakbyście widzieli jakiekolwiek zagrożenie, to pamiętajcie, jakie są numery alarmowe, tak? Pamiętajcie, że numer 112 w tym momencie
jest numerem głównym do powiadamiania służb. W tym momencie na terenie powiatu ostródzkiego, czy na terenie województwa, numer 998 jest już wyłączony. Ale to też nie jest tak, że dzwoniąc na 998 nikt się nie zgłosi. Jest to automatyczne przekierowanie na numer 112. Mam nadzieję, że my jako Ochotnicza Straż Pożarna w Ostródzie jak najmniej będziemy wyjeżdżali udzielać jakiegokolwiek wsparcia i pomocy dla wszystkich. Dziękuję bardzo.